Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry oczywiście Nostale na Nozbycie, tak to mogę określić. Jesteśmy na Discordzie, tak, jesteśmy na Discordzie, bo tutaj będzie omówienie bardzo wielkich zmian na serwerze Nozbycie. Naprawdę zmiany są bardzo wielkie. Szczerze powiedziawszy, nigdy bym się nie spodziewał aż tak wielkich zmian. Na samym początku byśmy przyszli do najmniej istotnej rzeczy, do shop update'u. Czy coś jest tutaj istotnego, czy coś jest tutaj ciekawego w tym shop update'cie? Patrzymy na stroje. Stroje, można powiedzieć, są znane przeze mnie. Też wam wiele razy opowiadałem. Strój, 200 basówki, bardzo fajny też do PvP. Bardzo często z niego można korzystać, jak i również z tych skrzydeł do PvP, jak i również do PvE. Ogólnie to jest bardzo fajny strój, który można używać w dwóch sytuacjach i prawdziwie mówiąc, jeżeli nie planujemy jakichś większych inwestycji, strój idealny do dwóch zastosowań, co jest najważniejsze. Więc ten strój serdecznie polecam. Tutaj mamy skin Smashera. Szczerze, nie kupiłem go nigdy w życiu, ponieważ twierdzę, że nie chcę mieć czegoś, co ma 5% szansy na coś. Wolę mieć swój skin PvP, który ma 150 atak, 150 obrony, no i 7% obrażeń w PvP. Nie chcę czegoś takiego, więc ten skin, no prawdziwie mówiąc, zależy od kogoś. No, niby zwiększa obrażenia o 15%, również krytyki o 20% i zmniejsza niby RS-a o 20%. No ale jakoś nie czuję czegoś takiego, że to jest, zależy od szczęścia, nie przepadam za takimi rzeczami. A jeżeli chodzi o peta, czy warto go kupować pod PvE? Nie, nie opłaca się go kupować. Jedynie kupujemy tego peta pod warunkiem, jeżeli chodzimy na arenę i chcemy się bić, chcemy zadawać jak największe obrażenia, to wtedy je kupujemy. Wtedy to ma sens. I Golden Onyx Wings, czy mają sens? W dniu dzisiejszym są to skrzydła, których nie używamy, są całkowicie do wywalenia, do śmieci, bo są nieopłacalne. Taka jest prawda. Lepsze będą skrzydła wróżki, bo mają podwójne zastosowanie, tak samo PvE i PvP. Te Onyxy są już totalnie do wyrzucenia. No i jednak tutaj za dużo się zgadzamy o tym. Przejdźmy prawdziwie do update'u, bo tutaj update'u jest naprawdę bardzo dużo. I też tutaj, jak wiadomo, była zmiana dwóch klasy, łucznika i maga. To nam będę mówił tak na oko, co jest według mnie dobre, co jest według mnie złe. No ale nie będę też tak jakoś dokładnie mówił o tym, ponieważ też tak za często nie grałem tam tymi klasami, więc też nie powiem dokładnie co i jak. Kurczę, tu zmian, halo. Dobrze, więc na samym początku mamy zmiany wyposażenia. No i pierwsza klasa jest łucznika. Tutaj mamy poruszone kwestie samego łuku. Ogólnie zwiększona bazówka, według mnie jest to słuszne. Mimo że gram wojownikom, to według mnie jest to słuszne. Pewnie spytać się dlaczego. Ponieważ często łucznik bił po jeden, przeważnie zadawał małe obrażenia i każdy łucznik grał sinem, ponieważ pozostałe karty były słabe i nieopłacalne. Redukcja lesa to jest rzecz, której wprawdzie mówiąc nie rozumiem. Ludzie płakali na to, że ściągamy zbyt dużo lesa. I szczerze, to ściąganie lesa w EQ nie podoba mi się, że zostało zmniejszone, ponieważ robimy z tego coś takiego, że wprawdzie mówiąc, po co nam lasy, skoro będziemy mieli lesy za 400 kk i one nam wystarczą do każdej możliwej sytuacji, co jest rzeczą, no, taką śmieszną bym powiedział, bo teraz EQ po ściąganie lesa jest takie pewnie okant, tak to można powiedzieć, ponieważ jest to nerw, jest to totalny nerw, tak samo od PvE. I tego nie rozumiem, ponieważ ludzie płakali, bo biegali w resach za 400 kk i że im ściągali resa. No jeżeli ściągają wam resa, to się kupuje resy 280% i ma się na to wszystko wywalone. Więc zmiana dla mnie całkowicie niezrozumiała. Jeżeli chodzi o kryty, jak najbardziej. Łucznik nie był tak jakoś dużo, bo jednak wiadomo, bo on został zmniejszony. Więc taka zmiana jak najbardziej na miejscu. I tutaj mamy jeszcze zwiększenie celności. Szczerze, tego nie rozumiem. Bo jak wiadomo, łucznik ma wiele tutaj możliwości na zwiększanie swojej celności i tutaj zwiększenie kolejnej celności na łuczniku, który miał wystarczająco sporą celność, jest dla mnie zabiegiem dość niezrozumiałym, nie zaprzeczę. I tutaj jak można zauważyć, to się dzieje dosłownie w każdym łuku, tak jak w tym... A zapomniałem od polskiego odpowiednika, to jest najgorsze słowa. Ta święta wersja łuku, ta piekielna, wszystkie mają identyczne, jak widzę, zmiany. Tylko tu jest Belial. Belial też, no tutaj wszystko dostaje jakby takie same zmiany. I tutaj jest chyba ten buff, jak widzę, na tym łuku, tak mi się tu zdaje, co zwiększa elementy, znaczy wszystkie elementy wroga zostają zmniejszone o 10 i obrażenia od wroga zostają zmniejszone o 10. Fajnie, fajnie. Jeżeli chodzi o sztylet, kolejna zmiana, ściąganie lesa jest zmniejszone, nie rozumiem tego do dupy. Zwiększony hitrate. W sumie prawda jest taka, Sin był ślepy albo aniołek, no ale jak uderzył, to robił taki postak, że nawet jak zmisował 40 razy, to ten 41 cios powodował tyle, że na przykład taki wojownik nie zadał tyle przez 40 trafionych ciosów. Taka prawda. Zwiększony kryt. Ciężkie to strzeże do stwierdzenia, bo tak czy siak, na Sinie bije się bardzo często krytem, no nie będę ukrywał, ale zmniejszenie ciosu krytycznego według mnie jest to najbardziej mądra decyzja, jaka mogła być. I tutaj zjeżdżamy niżej, co my tutaj mamy? Patrzcie, hitrate to jest ten łuk, bo ten strzela na 45 AW i on ma tutaj dodatkowe 100 celności, tutaj zwiększona celność, czyli w sumie jest to buff, tutaj jak widzę, że to jest add, czyli że dodane, czyli wychodzi na to, że ten łuk, sztylet ma 480, znaczy 180 dodatkowej celności, na to wychodzi. No zmiany takie 50-50 bym powiedział, takie 50/50. I tutaj zmiany w zbrojach, co ciekawe tylko w dwóch. Jakie to są zbroje? To jest zbroja na 48 AW, jak widzę. Zmniejszone, znaczy powiększone obrony. I to w sumie tyle, no i zwiększone HP, czyli żeby łucznik był bardziej tankowaty. Tylko jak wiadomo, uniki na łuczniku były bardzo duże, więc nie wiem, czy to będzie aż tak zauważalna różnica. Potem mamy rózgi maga. Tutaj to jest ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o to, ponieważ tutaj został zmniejszony bon. Został zmniejszony bon, czego bym się wprawdzie mówiąc nie spodziewał i też się nie spodziewałem, że na przykład rózga piekielna miała 45% bona, teraz będzie miała 35% bona, co jest dość ciekawe, no ale wiadomo, po wprowadzeniu aktu 7 niestety każde jako dostało nerfa na bona, żeby tego bona nie było zbyt wielkiego, tak to mogę określić. Czy zmiana słuszna? Szczerze powiem, mi się zdaje, że nie. Mi się zdaje, że nie, że tutaj mag jednak powinien pozostać przy takim bonie jak był, ponieważ no, mag nie ma żadnego bonkryta, nic takiego i to może być zauważalny nerw dla maga. Jeżeli chodzi o miotacz, identyczna sytuacja jak widzę, czyli tutaj wychodzi na to, że mag słynął z tego, że ściągał resa, dostaje olbrzymie nerwy na ściąganie resa. Również dostaje mniejszego bona o 10, to też jest zauważalne, więc to jest taki, bym według, szczerze, to jest wielki nerw dla maga. Zbroje dla maga, jak wygląda sytuacja, zwiększenie obrony, zwiększenie obrony, zwiększenie obrony, zwiększenie punktów HP. Szczerze ciekawe. Mi się zdaje, że to może nawet spowodować, że na przykład mag, który ma kropelkę, na przykład na Poseidonie, może stać się totalnym czołgiem. I już miałem taką sytuację, że Poseidon był totalnym czołgiem po tych tutaj zmianach, więc no powiem ludzie, że ciekawie. Naprawdę bardzo ciekawie i będę to też weryfikował, ale ogólnie zmiany jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o EQ wojownika, kolejne ściąganie resa, rzecz na minus. Tak powiem, rzecz na minus, ale zwiększony hitrate. Tutaj też dużo, bo aż 220 i powiem, że to jest jedna z najpiękniejszych zmian, jaka weszła na wojownika. Wojownik słynął z tego, że był ślepy totalnie, był ślepy totalnie, był ślepy totalnie. I to powodowało, że wojownik był słaby. Taka jest prawda. Tutaj spowodowało to, że wojownik jest bardzo cenną postacią, ale zauważyłem taką pewną rzecz, że jeżeli posiada się nowe rękawiczki i posiada się zbroję na 58 level, to wojownik często, mimo wszystko, często misuje na zbroję naucznika na 58 AW. Jak ma kościół na przykład zbroję na 48 AW, to z takim mieczykiem na 60 AW czuje się fenomenalnie, naprawdę, naprawdę. Mimo że to jest tak, jakbym nagle ściągnął okulary i bym wszystko widział perfekcyjnie. Naprawdę taka zmiana. I tutaj też taka dziwna zmiana, bo miecz Beliala dostał przez to nerfa. Czemu? Nie wiem sam. Dziwna zmiana, no bo wojownik dostał też nerfa. Jak możecie nie wiedzieć, na przykład na Bona, przez to ten Bon był zdecydowanie niższy. I w porównaniu na przykład do globalnego serwera wojownik ma niższego Bona aż o 30%. To jest naprawdę bardzo sporą różnicą. I brakuje tego, totalnie tego brakuje. I teraz byśmy poruszyli kwestię kurz, ściąganie lesa, rzecz na minus, zwiększenie celności, rzecz bardzo cudowna. Krus słynął z tego, że Krus naprawdę potrafi uderzyć, ale i ślepy cholernie. Co my tutaj mamy za zmianę? Dodatkowe ściąganie lesa? O co tu chodzi? Aha, bo to jest kurza na 45, a bo ona nie ściągała lesa. Rozumiem, ale jak tutaj patrzę na tą kuszę. Czyli wojownik robi się celniejszy kosztem jakby obrony jego, tak to mogę określić. No nie ukrywam, otrzymuję naprawdę, mimo że ta obrona została zmniejszona, to jednak otrzymuję zdecydowanie większe bomby na twarz. I tutaj zobaczmy, no kusza na 55 AW ma identycznie. Też, ale jak te obrony zmniejszyli? Ciekawe dlaczego te obrony zmniejszyli, też ataki zmniejszyli. Ogólnie całkowity nerw na obrażenia dla wojownika, tak to można zobaczyć. I w kuszy na 60 AW, jak ona była totalnym, bezużyteczną bronią, tak to mogę określić, to teraz stała się użyteczna, tak to mogę powiedzieć, ponieważ ma większe bazówki o 20 i ma większe defy o 20, a wcześniej tej obrony nie miała na tym serwerze, co jest oczywiście buffem, że ta kusza na 60 AW stała się pożyteczna. I przejście do zbrojek. Czyli wprawdzie mówiąc, tutaj jak widzę, nie wiem co to za cholera za zbroja, to jest chyba zbroja na 45 AW. Chyba tak, no tak, to pewnie będzie taka zbroja. No i tutaj zwiększenie obron, czyli mniejsze bomby na twarz i zwiększone też dodge, co jest ciekawe na wojowniku. Ale to są tylko zbroje na 48 AW, 30 AW, więc w sumie można powiedzieć, że to jest EQ śmieciowe, którego będziemy korzystali, wprawdzie mówiąc, 2 dni, potem nie będziemy go posiadali, więc wprawdzie mówiąc nie musimy tak patrzeć na to. Normalne skille zostały zmienione, nawet nie wiem co to jest, nie będę się na tym wypowiadał. I teraz największa zmiana, jeżeli chodzi o łucznika, tak jak mówiłem, najbardziej gram wojownikiem, więc na wojowniku się najbardziej wypowiem. Więc tutaj przejdźmy, co się tutaj zmieniło. Tutaj jest oczko, że obrażenia są zmniejszone i teraz jest 100% szans, że zostanie zmniejszone, czyli buff, tak jak to można zobaczyć. Potem mamy zmniejszenie cooldownu, czyli buff. Szansa na kreta 10%. Flashback, jak dobrze pamiętam, no problem jest taki, że to wszystkie nazwy są po angielsku, ja też tych nazw można powiedzieć, że nie pamiętam tak dokładnie. Nawet jakby to było po polsku, to i tak bym nie znał tych nazw, to jest największy problem. Jak dobrze pamiętam, to jest ten debuff chyba na stuna, po którym potem wchodziło tak zwane 100% szansy na kryta. Kolejny buff, więc łucznik będzie tutaj straszny, tak to mogę powiedzieć. I potrójna tarcza to teraz daje zniszczenie obrony, czyli coś tam będzie to więcej biło, tak to mogę powiedzieć, łucznik. Z 30% na 50% kolejny buff. Prędkość zmniejszona o 2. Nie mam pojęcia, co to był debuff. I obrony zostają zmniejszone o 2, czyli tutaj spory buff, bo jak wiadomo rank słynął z tego, że po prostu trzeba uciekać przed przeciwnikiem. Przeciwnik będzie wolniej do was dobiegał, wy dobiegniecie na maksymalny zasięg, ma zmniejszone obrony, obrażenia zwiększone drastycznie i zamrożenie z 30% na 40%. Wow. Ojojoj. Ojojoj. Ojojojojoj. I tutaj kolejna. Thunderstorm, czyli to jest chyba last, czyli ma... Ojojoj. Ojojoj, to według mnie to jest bardzo duży buff, jeżeli chodzi o ranga. Co tutaj mamy na sinie? Dagger atak, czyli podstawowy cios. Dostaje 10% szans na kryta. I ten slash to jest bodajże to ten taki doskok, prawda? Też dostaje kryta i tak dalej, i tak dalej. Czyli w sumie taka zmiana. Taka sobie. Nic ciekawego, ale 10% kryta, no. On dostał buffa, został znerfiony, potem został zbuffowany. Czyli w sumie wychodzi na to, że to jest kolejny buff dla Sina. Czemu? Nie mam pojęcia. Des? Karta całkowicie nierywalna i wprawdzie mówiąc, ja sam na tej postaci grałem parę razy. I czy coś tutaj mamy ciekawego? Że ma kolejnego tutaj debuffa, jak widzimy, i kryty, kryty, jeszcze raz kryty. Czyli ogólnie łucznik zrobił się naprawdę na taką bombę krytującą. CS, postać, którą też grałem naprawdę bardzo mało i ciężko mi się w ogóle wypowiadać na ten temat, ponieważ tak to SP4 jestem w stanie jeszcze coś powiedzieć, jeżeli chodzi o łucznika. No ale tutaj jak widzę, jakieś tutaj zmiany w stunach zostają zwiększone. Czyli ogólnie łucznik dostaje buffa, tak to tutaj mogę ująć. Scout. Tutaj był tak zwany ten recoil, który powodował, że odskakiwaliście. I z 8 komórek zostało to zmniejszone do 3. Ciekawe. Poza tym jak wiadomo łucznik też szybko biega, więc kurczę jak nagle piu, odskakiwał na tyle, no to kurde, jak go dogonić, no taka prawda. Więc według mnie słuszne. I co ciekawe, ten buff, który normalnie ma 7000 antykryta, co jest rzeczą totalną, tragiczną, tak to mogę powiedzieć. Ponieważ, no, bije się więcej niż 7000, no taka prawda, no ja teraz biję więcej z bonkryta niż te 15000, taka jest prawda. No ale według mnie słuszna modyfikacja, bo jeżeli macie zbroję taką totalną plandekę, to jednak ten bonkryt się przydaje i którego niestety nie było w stanie osiągnąć. No i tak to wygląda sytuacja, no i kolejne kryty, no dobra. Demon Hunter, postać, którą pójdę nigdy nie grałem, nigdy w życiu i niestety na ten temat zupełnie się nie wypowiem. I aniołek. Opcja, że zostaną zmniejszone obrażenia o 25%, szansą 25%. Ciekawe, bo w sumie no łucznika ciężko jest trafić, taka jest prawda i dalej z tym łucznikiem tak jest. I teraz byśmy przyszli do kart maga. Tutaj, szczerze mówiąc, widzę jedną z najdziwniejszych modyfikacji, jaka kiedykolwiek weszła, czyli w buffie tak zwanym Mana Transfusion Mamy coś takiego heal 30% of the damage when you receive a critical hit. To jest jedna z najdziwniejszych opcji, czyli ja gram wojownikiem, daję bombę magowi 10 000, on się z tego leczy 3000. Powalone. Powalone. I szczerze, jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonowało. To powoduje 30%, że no będziemy się leczyć, no będziemy się leczyć. Dzięki czemu? Wow. Walka będzie się zdecydowanie z takim magiem wydłużała. Może być to nawet bardzo potężna modyfikacja, oczywiście dla plus, dla maga. Holka. Holy Light, czyli to był ten taki jedyny skill atakujący, prawdziwie mówiąc, na mago Pychlasta. Co z tego magicznego światła dają teraz poważny horror, czyli to jest bodajże to, co miał arcymag, czyli przez 7 sekund nie było możliwości bicia. Spoko buff dla Holki, bo Holka zupełnie niczym nie bije. I również Holka ma tutaj na laście fatalny horror, czyli chyba tutaj też nie można chodzić. Ogólnie buff dla Holki spoko, bo nikt tym nie gra. Wielki buff, gratulacji. Blue Mag, tutaj powiem wam, Blue Mag stał się stunem. Stał się stunem i powiem wam, że po tych tutaj zmianach, jak widzę, chyba posiadanie zbroi z efektami jest to 500 IQ teraz, bo jak jednak to był taki okres, że to nie było takie potrzebne, to tutaj jednak efekty w zbroi to jest wersja taka must have. No po prostu jak ktoś ma nawet beznadziejne kół, to przez te stuny was rozwali. Ogólnie patrzcie, 25% na 65%, 40% na 50%, z 50% na 70%. Oh my god, to będą same stuny na tym Blue Magu. Tutaj mamy wulkano, co się tutaj dzieje? Kolejne zmiany z 5% na 30%, z 25% na 75%. Ojojoj, ojojoj. Bufy. No tak w skrócie bufy. Co my tutaj mamy? To jest ten Poseidon. Co to za w ogóle elektryczny szok? W ogóle nie znam tych skilli. To jest największy problem. I to jest jedna z rzeczy najdziwniejszych, bo zostało znerfione ściąganie z efeku, ale zmiany nagle w buffach, które dodają, to jest taki buff, nie buff. Tracicie coś i dostajecie w czymś w zamian, czyli w sumie wychodzicie na nic. Taka prawda. No i kolejny buff, który dostaje buffa, czyli w sumie chyba tutaj Poseidon dostaje buffa na ściąganie resa, tak mi się zdaje, ale ciężko mi jest wypowiedzieć na ten temat. Cygan. No tutaj w sumie tak jak widzicie, większe ściąganie resa. No i jakiś tutaj coś zwiększone z 40 na 80%, czyli kolejny buff dla Cygana. Tutaj nerf. Jak mówiłem ciągle, że buff, to tutaj jest wielki nerf dla maga, arcymaga, ponieważ arcymag słynął z tego, że dawał stuny, takie stuny, nie stuny, ale dawał. Teraz tego nie ma. Co jest ogólnym całkowicie nerfem dla tej postaci. Chyba arcymag teraz stał się najbardziej useless kartą za Holką, na przykład jeżeli chodzi o PvP. I teraz byśmy przeszli do wojownika, czyli rzecz, gdzie bym najwięcej poruszył kwestii co i jak, co z czym, jak, gdzie i czemu, jak. Ogólnie buff, znaczy to jest ten debuff, to zwane odstraszenie, jak tak dobrze pamiętam po polsku. 6 komórek na 10, ja ludzi nie wiem, nie mam pojęcia ile to jest. Nie mam pojęcia, ale jak pamiętamy był tam horror, który powodował, że przez 7 sekund się nie biło. No, ale problem był taki, że nawet jak się to użyło i przeciwnik to miał, to po prostu ucierał przed tobą. No i w sumie no 7 sekund wyjęte z życia. A tutaj jest Deadly Blackout, czyli przez 6 sekund nie możemy cię bić, nie macie obrony, I coś tam jeszcze było. Spoko. Plan deka totalna. Wojownik stun. Tutaj buff. Taki, że atak ciosu zostaje zwiększony z 1 do 2. Bo ogólnie, jak wiadomo, na serwerze istnieje taki błąd, że po prostu tracą się skille. Tracą się skille, ponieważ przeciwnik się poruszył i to w sensie chyba mi się zdaje, że nie potrafią tego naprawić. Przez to dodają tak jakby zasięg tych skilli, żeby one po prostu się nie traciły, co jest według mnie spoko opcją. I tarcza dostaje buffa na długość 60 sekund, bardzo spoko. Nie będę musiał chociaż co chwilę wciskać tego skilla, patrzeć się na niego, kiedy mi się kończy buff i tak dalej. Nerf na, znaczy buff na łucznika, bo on tu dostaje buffa, wojownik też dostaje buffa, spoko opcja. A nie, przepraszam, to jest na blisko. To jest na blisko, czyli na przykład na Sina. Sin tu dostał nerfa, więc w sumie Sin będzie bardziej useless, ale na przykład na łucznika dostaje nerfa, a łucznik dostał buffa, więc łucznik idzie do przodu. Ale zamiast to dostajemy 20% odzyskiwania HP. I tutaj w sumie z tymi nowymi skrzydłami wróżki, które są według mnie takie pay to win, można stworzyć coś pięknego, czyli wojownika, który leczy się ze wszystkiego, jeszcze jeżeli posiadamy plażówkę. O mój Boże, naprawdę. O mój Boże. I byśmy poruszyli kwestię Blade'a, identyczne zmiany, czyli zwiększenie zasięgu bliskich skilli, żeby po prostu się nie paliły. Buff Sharp Edge 60 sekund trwanie na 90. Mega. Zostaje niestety zmniejszona. Nie będzie takiego plan deka bicia, jak widzę, że nie ma już zwiększonych obrażeń. On to dostał. Teraz mu to usuwamy. Dostaje jeden speed. No w sumie, no kurczę, będę szybciej biegał. Ale krytyczne ciosy zostaną zwiększone 15%. No w sumie mi się wydaje, że chyba te 99 podzielić na 9 daje 11. 11% PvP będzie było lepsze niż 15% kryta. No więc w sumie według mnie bardziej nerf. Zwiększone, usunięte to, że się traci manę i dipsy, krytyk. O, i tutaj mamy Blade, tutaj ma dostaje buffa na tą, na stunas, czyli 100% na 70, spoko, ale Blade mimo wszystko bardzo ślepy i ten stun jednak mu bardzo pomoże, jak będzie trafiał. Cruz, zmiana piękna. Jeżeli chodzi o potrójne, daje celność Cruzowi, czego nie miał w ogóle, rzecz przepiękna i daje 5% szansy na kryta. Piękne, drugie ładowanie 10%, ale trzecie 15%, bardzo wielka, cudowna rzecz. Z buffami, cooldown nie trwa już 3 minuty, tylko 1,5 minuty, spoko rzecz, bo będą te buffy częściej, nie trzeba czekać całego czasu na stracenie całego buffa, cudownie. I ogólnie tutaj zmiany, jeżeli chodzi o buffy, tracisz w tak zwanym tym buffie, tak zwanym defensywnym 1 plus defa, czyli na przykład jak miałeś zbroję plus 10, to miałeś ją plus 11, jak ktoś miał łuk plus 10, to bił ciebie tak jakby z bronią plus 0, a ty miałeś zbroję plus 1, ale w zamian za to dostajesz 30% odzyskiwania HP. Mi się zdaje, że to będzie lepsze niż to 1 plus 1 defa, ale jednak w tym ofensywnym tracimy 2 plus ataku. Ale w zamian to dostajemy 200 bazówki i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest w porządku. Ciężko mi stwierdzić. Ale za to dostajemy movement speeda, spoko opcja. I dostajemy też ściąganie dresa, co powoduje, że jak wojownik był taką wygniętą klasą, że nikt nie chodził krusem, to powoduje to, że te zmiany, które zostały spowodowane tym, że tracimy po prostu dresy, to alternatywą na to, żeby po prostu odzyskać te desy, to jest posiadanie po prostu kursa na rajdzie. Taka jest po prostu filozofia tego. No i kolejny debuff tutaj kursa, czyli ogólnie miał 20 ściągania na światło i to zostaje zwiększone na znaczy zmienione na 20 desa ogólnego. Cudowny Podajdy. Cudo, naprawdę cudo, przyda się ten debuff każdemu i szansa na kreta 20%. Jak teraz będzie Krus bił z tego kreta, o mój Boże. Według mnie wielki buff dla Krusa. Berserker, ciekawe, buff Berka zostaje zmniejszony z 60 sekund na 30 sekund, ciekawy, rzadkość, ale czas trwania trwa 90 sekund i co jest ciekawe, def zostaje zmniejszony z 350 na 800. Ja pierdolę. Naprawdę, zmiana bardzo dziwna. Tylko że ten def tutaj jakoś też dziwnie działa, że nie wiem, tak jakoś dziwnie to działa. Te 350 defa powodowało tyle, że zamiast 10 tysięcy biło się 9750. Nie wiem czemu tak to liczyło, ale tak to liczyło, więc chyba według mnie nerw słuszny, ponieważ to nie działa że tak, że usuwa ci od 3000 defa na 2200, tylko od zadanych obrażeń te 800, więc według mnie słuszna zmiana. Life and Death, w sumie zmiana dla mnie dość niezrozumiała, ponieważ były 3 wersje tego, czyli jak miało się zielone HP, żółte i czerwone. Tutaj mamy aż 4 buffy. No i ogólnie co mogę powiedzieć o tym, trwają dłużej, co jest ciekawe, bo one przeważnie krótko trwały i były takie useless w użytku, ale dają 10% szansy kryta. Spoko, buffik i tutaj co się stało? Stun z 50% na 70 buff, incatipated, niemoc z 80% na 100, ideolo, zawsze będzie incatipated, idealny buff na rajdy, również do PvP, no i szok, też buff, cuda. Gladiator, w sumie, jeżeli chodzi o tego buffa, powiem szczerze, ciekawe, bo przywanie tego buffa się używało, kiedy wszedł stun i wtedy było się combo, a teraz jednak posiadanie tego, no kurczę, no przed walką jest toż takim zagadką, no bo jednak wtedy combo nie wyjdzie i tak dalej, to trzeba jednak coś za coś, ale 400 celności, 10% większy dipsy w PvP, wow. Spoko, zmniejszony również cooldown na tego buffa, czyli powoduje to dużego buffa dla gladiatora i jeden skill ma buffa 50% szansy na kryta, co powoduje, że z tego skilla mamy 70% szansy na kryta, więc będzie ten gladiator bił, więc duży buff dla glada. Battle Monk, to są tutaj te buffy żółty, zielony, czerwony. Szczerze, żółty według mnie teraz buff stał się OP as fuck, bo cholernie dostały dużego buffa, bo teraz ma 14% ataku, 14% defa, czyli ogólnie plandeka totalna. Co ciekawe, buff zielony traci defa. Nie wiem czemu, ale dostaje za to 400 celności. Ciekawe, według mnie powinno pozostać 100 defa, ale buff mimo wszystko bardzo spory, bo jednak ten niebieski buff, znaczy zielony był bardzo spoko, ale się było ślepym cholernie. I tutaj czerwony buff daje 10% kryta i 1 movement speedu, no ale za to tracimy 75 bazówki. Według mnie ta bazówka powinna pozostać, no ale no coś kosztem czegoś niestety. Tutaj Death Reaper, czyli jak mu było, Death Reaper, a nawet już nie pamiętam, taka postać, którą się prawie w ogóle nie gra, zwiększony stun, kolejny buff i według mnie bardzo fajna opcja, za co totalnie kocham tą zmianę. Cooldown na tym skillu trwał 90 sekund. Buff trwa 90 sekund, co powoduje, że przez całą walkę posiadamy buffa, tutaj 400 nam defa i ten buff również daje nam 400 celności, czyli jest to, czego Death Reaperowi brakowało. Naprawdę mu tego brakowało i teraz on to otrzymuje i dzięki temu to się ta karta staje się OP. Z czego jestem naprawdę bardzo dumny. I Time Twister, co to był Time Twister? Nie mam pojęcia. Nawet nie pamiętam, co to w ogóle było. Ale zmniejszony cooldown to sporo, bo ponad 2 razy. I jakiś tutaj debuff z 35% zmienione z krwawienia na takie fatalne krwawienie, takie potężne krwawienie. Spoko, fajnie. I tutaj takie ogólne zmiany, czy coś tutaj jest ciekawego. Buff Beliala. Co to w ogóle jest? Czyli to chodzi o bossa, tak mi się zdaje. Zostanie zwiększone jego obrażenie 10%. W sumie to jest na lajdzie, więc w sumie ja rzadko lajduję, więc... No, zmiana jak zmiana, więc się nie wypowiem. Pixie, nerfa dostaje z 80% na 40%. Według mnie słusznie, w końcu to zrobili, mądra decyzja. Wkurwiało mnie to niemiłosiernie, kiedy człowiek ma EQ normalnie z papieru zrobione, wejdzie mu 5 razy Pixie, będzie spamował jednym skillem 5000 razy, wejdzie mu 5000 stunów, a potem spamuj te Alt plus R, że po prostu zlikwidował ciebie, bo mu tak weszło. Więc według mnie słuszna zmiana, jestem całkowicie za tym. Ice Blizzing też dostaje nerfa, no według mnie też porąbane, żeby dostawać buffa, to nagle daje 50% obrony, totalnie niezbalansowane, obrażenia nagle były z dupy, po jeden się biło, zmiana jak najbardziej na plus. Co tutaj jest, jakieś Penetrate Defense, nie wiem w ogóle co to jest. Ogólnie taka ciekawa zmiana, jest tutaj sobie taki skin, co dawał 15 ściągania LS-a. Dostał nerfa na 10. I powiem wam, że ta zmiana powoduje tyle, że ten po prostu skin jest nieopłacalny. Po prostu go wywalamy do śmieci i musimy posiadać steampunkowy łuk albo mieć i tak dalej, bo daje 15% dipsa w moby, co jest niestety, no znaczy niestety lepsze od tego niż 10 resa, więc nerf nieopłacalne do korzystania. I co fajne, ludzie chyba się skarżyli na to, że bardzo dużo tworzyli biżu na 50 albo i tak dalej, znaczy na 58 i tak dalej, no 50 plus ogólnie. I ogólnie wchodzili niskie opcje, bo tam celą dziesiątkę miał najniższego kryta, antykryta 21%, a teraz ma 33%. Fajna zmiana, będzie częściej wchodziło jakieś coś ciekawsze, więc jak najbardziej na plus. No i jeśli będziemy tracili tak dużej ilości pieniędzy, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że pierw to EQ trzeba przerobić na po prostu wyższy poziom, a teraz mamy większą szansę na to, że będzie coś lepszego. Daily questy. Zmiana według mnie... Jakby to powiedzieć? Nagrałem 3 odcinki z tego. Chciałem wrzucać. Została wprowadzona zmiana i te filmy poszły do wyrzucenia. Nagrałem filmy i w sumie się zmieniły. Bo tak w skrócie... Ilość mobów została zmniejszona dramata. Dobra, nieważne, ogólnie sami widzicie, że prawie 3 w nocy. Drastycznie, tak to mogę określić, drastycznie zostały zmniejszone. I prawdziwie mówiąc, robimy tę misję daily, jak sprawdzam, w 13 minut, 15 minut, taki jest czas. Weekly quest, pół godziny, mamy zrobionego questa. Zmiana, można powiedzieć, na plus, ale... Dostałem nagle zwiększonej ilości tych przedmiotów. Jest to sztuczne napełnianie dynku przedmiotami, który jest po prostu od zawalenia. Taka jest prawda, to sztuczne zawalanie dynku. I to jest bardzo zła rzecz, ponieważ się ma gilionów na serwerze. Ja od pierwszego dnia, jak wszedł akt 7, wiedziałem, giliony znikną z dynku. Byłem świadomy tego totalnie, no i tak też tak się stało. Giliony chodziły po 30 kk, 25 kk. Cena po paru dniach wzrosła o 70-80% i kwota oscylowała w okolicach 50 000 za sztukę. Ja pamiętam, jak kupowałem 30 000, miałem ból dupy, że kupuję tak drogie giliony. I po tej całej zmianie giliony, byłem świadomy, że tych gilionów będzie coraz mniej i mniej. No i doszło do tego, że kwota kolejnie wzrosła o jakieś 80-90% i nagle kosztują giliony 90 000 sztuka. Czyli kupowanie jednego staka gilionów kosztuje 900 milionów. Jest to cholernie wielka kwota. Również na początku było tak, że tych na przykład pulpikani i tak dalej brakowało, ponieważ była większa ilość potrzebnych przedmiotów do wytworzenia danego materiału. Teraz zmniejszyli to i tutaj jeszcze dodaję większą ilość tych przedmiotów, będzie taka gromada, że po prostu gilionów będzie brakowało na serwerze i te giliony pójdą za niedługo po 100 tysięcy sztuk albo nawet więcej. Po prostu gilionów nie ma kto dropić. Prawda jest taka, to nie jest tak jak było przed aktem 7, że wchodziło się na spota, biło się moby, no i się zarabiało na ten gruby kwit. Teraz prawda jest taka, jeżeli nie mamy osoby, którą będziemy expić, dropienie z mobów jest totalnie nieopłacalne, ponieważ zysk zajdów jest 5-krotnie lepszy na dwa konta niż bicie tak samo mobków. Zarobek bez osoby płacącej jest to około 100 milionów na godzinę. Z osobą płacącą jest to prawie 300 milionów zarobku na godzinę. I to powoduje tyle, że jedna osoba płacąca zwiększa wasz zarobek. Przepraszam, nawet pomyliło mi się. Nie 300 milionów, 350 milionów. Czyli ta jedna osoba powoduje tyle, że to, co byście zarobili, byście musieli powziąć na to 3 godziny 30 minut. Więc ta jedna osoba początku naprawdę bardzo dużo zmienia. Gdy jej nie mamy, dropienie jest nieopłacalne, dlatego też kwota gilionów jest tak cholernie wysoka. Bo sam nie ukrywam, nie dropię już prawie wcale, jak nie ma osoby płacącej. Taka jest prawda. No i tutaj no, taka zmiana, no, taka zmiana. W sumie, szczerze powiedziawszy, na cały serwer te daily questy kto robi? Nikt. Taka jest prawda, bo jakaś różnica zasadnicza między rajdem a biciem mobów? Bardzo prosta. Gdzie jesteśmy na rajdzie, wchodzimy do rajdu, zostawiamy postać na spacji, robimy cokolwiek, piszemy sobie na przykład jakieś wiadomości i tak dalej, przeglądamy w międzyczasie internet, to czasem fulkę wciśniemy i tak wygląda rajdowanie. Jak wygląda bicie mobów? No kurczę, no możemy pisać, możemy niby przeglądać internet, no ale to jednak będzie skutkowało tym, że będziemy taki rajd robili dłużej. Znaczy takie bicie mob będziemy robili dłużej, to jest to na przykład expienie, na expienie trzeba się skupić całkowicie w 100%. Po prostu nie mamy na przykład możliwości napisania i tak dalej, dlatego ludzie wolą sobie rajdować, bo jest to forma wygodniejsza. A oczywiście jak coś jest wygodniejszego, to ludzie to chcą. Dlatego robienie rajdów jest bardziej takie worth it, tak to mogę określić. I taka ostatnia informacja, że mogą być te wszystkie rzeczy zmieniane. I w sumie powiem wam, że się nagadałem. Naprawdę bardzo sporo się nagadałem. Że aż czuję, że mnie gardło boli. Więc mam nadzieję, ludzie, że to docenicie, bo sam się nie spodziewałem, że będzie kiedykolwiek taka wielka zmiana. Więc ogólnie ludziska, dziękuję oczywiście za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu soczystej łapeczki, pięknym oczywiście prostokąciku, no i oczywiście mordeczki z mojej strony to będzie wszystko. Więc oczywiście strzała!